Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Nowosadach, na Wileńszczyźnie, w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. Mimo problemów materialnych rodzice zadbali o podstawowe wykształcenie dzieci – Wybór drogi życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza moralnej postawie rodziców, ich głębokiej pobożności i miłości rodzicielskiej. Rodzina wspólnie modliła się i razem, regularnie uczęszczała na nabożeństwa do kościoła parafialnego. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Ośmianie w roku 1910 Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w Seminarium Duchownym w Wilnie. Naukę mógł kontynuować dzięki zapomodze przyznanej mu przez rektora. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 roku. Kapłańską posługę rozpoczął jako wikariusz w parafii Toboryszki koło Wilna. W roku 1918 otrzymał pozwolenie na wyjazd do Warszawy na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak choroba, a później działania wojenne uniemożliwiły mu podjęcie studiów zgłosił się na ochotnika do duszpasterstwa wojskowego. Prowadził działalność duszpasterską w szpitalu polowym i wśród walczących na froncie żołnierzy. Starał się wykonywać swoją posługę jak najlepiej, mimo kolejnych kłopotów zdrowotnych. Rok później, w roku 1919, Uniwersytet Warszawski wznowił działalność i ksiądz Sopoćko zapisał się na sekcję teologii moralnej oraz na wykłady z prawa i filozofii, które uwieńczył magisterium w roku 1923. Trzy lata później uzyskał tam tytuł doktora teologii. W latach 1922-1924 studiował także w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. W czasie tych studiów był nadal kapelanem wojskowym aż do roku 1929. W roku 1924 powrócił do rodzinnej diecezji, a trzy lata później został mianowany ojcem duchownym, a rok potem wykładowcą w seminarium duchownym i na wydziale teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po roku 1932 poświęcił się głównie pracy naukowej. Podjął naukę języków niemieckiego, angielskiego i francuskiego, których znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się w roku 1934 na Uniwersytecie Warszawskim. Pracy dydaktyczno-naukowej oddawał się aż do II wojny światowej. Pozostawił po sobie liczne publikacje z tego okresu. Od roku 1932 był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To właśnie tam spotkał świętą siostrę Faustynę Kowalską, która od maja 1933 roku została jego penitentką. Spotkanie to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika, który był inspiratorem powstania jej dzienniczka duchowego, a on za jej przyczyną stał się czcicielem miłosierdzia Bożego i stworzył podstawy teologiczne tego kultu. W dzienniczku siostra Faustyna zapisała obietnicę pana Jezusa dotyczącą jej spowiednika, księdza Michała Sopoćki, który pomógł jej przekazać prawdę o miłosierdziu Bożym. Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to. Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienia nagradzam. W czasie okupacji niemieckiej, aby uniknąć aresztowania, musiał ukrywać się w okolicach Wilna. Był założycielem zgromadzenia zakonnego sióstr Jezusa Miłosiernego. Od roku 1944, gdy seminarium duchowne w Wilnie wznowiło działalność, wykładał w nim aż do jego zamknięcia przez władze radzieckie. Ponieważ groziło mu aresztowanie, wyjechał w roku 1947 do Białego Stoku, gdzie w seminarium wykładał pedagogikę, katechetykę, homiletykę, teologię pastoralną i ascetyczną. Uczył też języków łacińskiego i rosyjskiego. Jeszcze przed wojną zaczął prowadzić intensywną akcję trzeźwościową w ramach Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W latach 50. zorganizował szereg kursów katechetycznych dla zakonnic i osób świeckich, a także wykłady otwarte o tematyce religijnej przy parafii farnej w Białymstoku. W 1962 roku przeszedł na emeryturę, ale do końca swoich dni uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo i publikował. Zmarł w domu Sióstr Misjonarek w Białym Stoku 15 lutego 1975 roku. W dniu wspomnienia Świętego Faustyna, patrona Siostry Faustyny Kowalskiej, został pochowany na cmentarzu w Białym Stoku. 30 listopada 1988 roku dokonano ekshumacji jego doczesnych szczątków w celu przeniesienia ich do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białym Stoku. 28 września 2008 roku w tym właśnie sanktuarium miała miejsce uroczysta beatyfikacja księdza Michała Sopoćki. Módlmy się, wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Michała prezbitera, aby głosił światu orędzie twego miłosierdzia. Spraw prosimy, aby jego wierna posługa przyniosła wszystkim ludziom obfite owoce nawrócenia i świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.